Cześć, witajcie. To znowu Ryfek. Tak niepewnym głosem was dziś witam, bo ja wiem, jaka postać się szykuje dzisiaj. I o tyle dobrze, że mam nim wszystko odblokowane, więc lościkiem sobie dzisiaj gramy. Winstick wiem, że powinienem mieć dwa, tak jak na poprzednim odcinku, ale na streamie sobie graliśmy na tym save'ie i różnie poszło. No i co? No i tyle, lecimy, wskakujemy sobie Tainted Lostem. Jak widzieliście parę moich ostatnich podejść, to wiecie, że mam niesamowite umiejętności ostatnio, więc no może być dobrze dzisiaj, może być dobrze. Mam nadzieję, że rzeczywiście Tainted Lostik dzisiaj odda i tego zmiany itemów na lepsze się trafią naprawdę dobre. Tier Delay, jeden z niewielu w grze. Bardzo dobrze, bardzo dobry start. Znaczy, to jest tier zapik na razie tylko, ale dobrze, dobrze, lepsze to niż nic. Teraz jakiś damage up i naprawdę powiem wam, że na pierwsze piętra byśmy mieli mega statystyki. Mieć tak obrażenia powyżej 5, to już nie wiem, czy pająki nie zabijamy na strzała. A tirsy powyżej 3 to też są przyjemne. A ja nie mam pieniędzy. O, ja jestem biedny, no nie. Dobra, no. Szkoda. Nie kupię tego, nie ma szans. Skąd ja tutaj zgarnę nagle tyle mamony? To musiałbym mieć bomby w ogóle jeszcze, żeby wysadzić maszynę do donate'ów. Z której w ogóle strasznie losowo lecą pieniądze. Ostatnio mam takiego pecha do maszyny do donate'ów, że gdy potrzebuję pieniędzy, to naprawdę praktycznie nic z tej maszyny nie leci. A może wylecieć? No naprawdę tyle coinów, że raczej sobie byśmy mogli kupić ten. Ohohoho. Nie no, wydaje mi się... O Jezus Maria. Niefajny jest ten pokój za bardzo. Chyba kupimy. Chyba będą pieniądze. No nie, no maszyno, no. Sztyżulu ty. Jak to dwa coiny nie ma? No jak? Cześć, to jest droga do walki z bossem. To jest w ogóle większe piętro. I git, bo będzie więcej pokoi, więcej możliwości na dostanie pieniędzy. Czy tutaj były jakieś ogniska? Były, do wysadzenia, rozwalenia. Każda kubka do rozwalenia. Ja tu potrzebuję tych dwóch coinów na zał. Już przy jednego coina, no nie. Ja się zawsze boję, jak dostanę tego 14 z 15 coinów. To są przeciwnicy jacyś w ogóle zmienieni, ale chyba tylko graficznie. I spoko, takie zmiany też się liczą, jak dla mnie mega. O ty, nie. Ty jakieś pociski tu wywalasz, dobrze. Boję się zawsze dostać tego 14 coina, bo ja wiem, że jestem najbliżej, jak mogę być, otrzymania tego przedmiotu, ale nadal go nie mam. Już wolę mieć te 8 coinów. A, bo dużo brakuje. I tak bym nie... się zakrzturzę dzisiaj śliną. I tak bym nie kupił. O, nieważne. A, i tak sobie go kupię. No i bardzo fajnie, drugie życie mamy. No przydatne na tej postaci. O dziwo nie będę wysadzał pana Remigiusza. Mógłbym dostać z niego Small Rocka, ale szanse na to po pierwsze są bardzo małe. Dobra, idę wysadzić Remigiusza. Co ja robię w ogóle? Oczywiście, że idę wysadzić Remigiusza. Small Rock. No Solharty bez sensu. Solharty bez sensu przydałyby nam się, gdybym miał na przykład Alabaster Boxa. To jest bardzo fajny item aktywny na tą postać, bo możemy sobie solharty podnosić i dostawać ładunki na item, który da nam itemy z Angel Room, a tak to jest trochę bez sensu wszystko. No nie no, jaki to jest, po prostu nie wierzę w ciebie. Dlaczego ja ostatnio dostaję tylko i wyłącznie Femina na pierwszym piętrze? Które to jest podejście z rzędu, gdzie ja ciebie widzę na pierwszym piętrze i nie dostaję statapa, tylko kurde Orbitala. Ale dobra, Orbitale ja, tak jak któryś z widzów napisał, Ryfek kiedyś kocha Orbitale, Ryfek dzisiaj. Dobry jest ten Cube of Meat, ale po prostu wolę statapy. Za to na tej postaci, no ja nie wiem, czy już bym rzeczywiście nie wolał tego Cube of Meata. Orbitalki na loście robią robotę, często ratują dupę przed pociskami, więc nie ma tragedii. Cube of Meat, a ja nie mam nawet klucza, żeby pójść na piętro alternatywne, więc jak na razie zaczyna się świetnie to podejście. Serio, żadnego klucza przez całe piętro nie dostałem i to jeszcze większe? No dobra, nic nie stracone jeszcze. Mamy czas, żeby sobie ten kluczyk dostać na tym piętrze. Mam nadzieję, że oczywiście się trafi. Pójdziemy sobie na piętro alternatywne. No bo dodatkowy item z walki z bossem piechotą nie chodzi, a... ten jak się zakręcił na górze.
A bez tej części noża oczywiście na walkę z matką nie pójdę. Na którą w tym challenge'u pójść powinienem. Dobra, tutaj powoli, nie ma co ryzykować z tymi przeciwnikami. Wejście do Secret Roomu niesamowite. Gówno. Idziemy szukać Treasure Roomu, idziemy szukać kluczyka. No i tu jeszcze jeden potrzebuję, bo ja do Treasure Roomu nie wejdę. Muszę sobie ten kluczyk zatrzymać. Na... Ale nie, fajny pokój. Muszę sobie ten kluczyk zatrzymać na... Na co? Na to przejście na... Piętro alternatywne. Ole kupsko. Trafi się kluczyk. No kluczyk by się nie trafił dzisiaj. No widzowie, no na pewno się trafi. Nagrywa się to? Nagrywa, bardzo dobrze. A wam, kochani widzowie, w 6 minucie nagrania. Przypominam, że jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Ty, i w ogóle sprawdziłem sobie ostatnie statystyki. Łapek w górę i te filmiki, gdzie ostatnio mi rzeczywiście nie idzie, mają zauważalnie mniejszy procent łapek w górę. I to tak naprawdę zauważalnie. Tirza, pik wezmę, chociaż tu trochę ryzykownie. Ale chyba do przeżycia ten bosik. Znaczy zauważalnie, dobra, kogo ja oszukuję? Normalnie odcinki z Isaaca mają 98 do 99% łapek w górę. Ten, na których robię faile, mają 96,9. ale zauważalne. Nie gigantycznie, ale zauważalna różnica. Tak się zastanawiam, mówię, komu tam przeszkadza, że ja tam jakiś błąd zrobię, ale sobie myślę, no nie, no no. Raczej zrozumiałe. O, i raczej zrozumiałe też jest coś, co wczoraj w ogóle, ciekawy temat na streamie poruszyliśmy. O tych takich gierkach. No my to nazywamy dla dzieci, ale też zawsze mi to głupio nazywać gry dla dzieci. No może ktoś starszy też to lubi. A nie, chcę mówić, że jest dzieckiem. I mam na myśli tutaj te jakieś, teraz co jest jakiś szał na to, jakiś Skibidi Toilet. I wcześniej Friday Night Funkin. I tak sobie myślałem o tym dzisiaj. I sobie myślę, kurde, chyba źle to oceniłem. Bo, o co chodzi? No dla mnie jakiś Friday Night Funkin nie podobał się za bardzo. Była to dla mnie bardzo prosta gra, z której nie wiadomo co wyszło na YouTubie, nie? Ale, tak sobie myślę. Jak ja byłem młodszy i na przykład w liceum, jak mieliśmy wszyscy telefony. No bo w podstawówce jak byłem, to telefonów jeszcze praktycznie nikt nie miał, komórek w sensie, nie? To nie było w co grać ze znajomymi. Ale w liceum, jak już wszyscy mieli smartfony, to my graliśmy wszyscy w jakieś takie durne jakieś gry na telefonie. I ja dzisiaj w życiu bym mnie nie zagrał i to było tak głupie i w ogóle, o Jezus. One były bezsensowne. Ale dlaczego każdy w to grał? Bo każdy inny w to grał. I mi się wydaje, że z dużą ilością gierek, w które ja nie gram i nie rozumiem, jest to, że po prostu nikt z mojego otoczenia w te gry nie gra, jak na przykład te Friday Night Funkiny. Ale jak ktoś chodzi do szkoły i ma jakąś ekipę, zazwyczaj jest takie ekipy po 4-6 typa, mi się wydaje, nie? Tak zawsze u mnie było. I 4 z tych 6 typa gra w Friday Night Funkin, no to oczywiście, że cała reszta też będzie grała. I wtedy nieważne w co grasz, bo grasz z ekipą i każda gra jest wtedy spoko. Więc mi się wydaje, że na takiej zasadzie te rzeczy są po prostu popularne i nie ma co śmiać, czy coś jest głupie, czy nie. Jak ktoś komu, jak to coś sprawia komuś przyjemność, to to gituwa. Kurde, nie lubię tego bossa na tym piętrze i dostałem item, który ogólnie jest dobry. Daje mi mega dużo damage'a, ale jest z jedną rzeczą problematyczny. Aha, już chciałem mówić, Jezu, ale żadnego Solharta mi nie dałeś? Ja nie podnoszę Solhartów, więc bez różnicy. Idziemy na piętro alternatywne, ale jeszcze bym sobie poszedł do Secret Roomu na tym piętrze. Który będzie? Może przy Curse Roomie? Nie, będzie przy Boss Challenge Roomie. A będzie w nim? Gówno. Wielkie, wielkie G. Dobra. Lecimy na kolejne piętro. Na tej postaci jest trochę przypał, bo jak mi się nie trafią Angel Roomy, nie mam żadnej możliwości pójścia na walkę z Mega Szatanem. Muszę dostać klucze przez Angel Roomy, nie ma innej możliwości. Nie pójdę przecież na Sacrifice Room zdrowie oddać, no bo to tak nie działa. Ty, ale w ogóle jedna bardzo fajna rzecz wyszła na poprzednim piętrze, o której w ogóle nie pomyślałem.
mamy dodatkowy boss challenge room, który jest bardzo średni. Speedupa może bym wziął, ja nie wiem czy to nie jest jeszcze speedup. O Jezus Maria, ale tu bym prawie otrzymał obrażenia. O w dupę, ale tu było blisko. Ja nie wiem czy to nie jest też size down, więc ogólnie nawet spoko. Tylko walczyć tutaj z dodatkowymi bossami po treasure roomie. Zobaczmy co się trafi w treasure roomie. Może dostanę jakiegoś damage upa i... Chociaż troszkę łatwiej mi będzie z tymi przeciwnikami. No bo serio, na tych piętrach alternatywnych ci niektórzy bossowie są niezbyt przyjemni. Tyle powiem. Nie pamiętam czy skończyłem tą myśl o Montezuma's Revenge. No mówię, bardzo fajny item, bo mi dodaje taki darmowy troszkę brimstone, można by powiedzieć, gówniany, co zadaje fajne obrażonka. Problem z tym jest taki, że trzeba go używać. W sensie ustawiać się specjalnie, żeby go użyć. A to specjalne ustawianie się może mi bardzo łatwo zadać obrażenia. A raczej, no, wystawić mnie na otrzymanie obrażeń. Dobra, bardzo fajny pokoik. Bardzo fajny efekt, o dziwo, na tego przeciwnika z tym strachem. Lecimy, treasure roomik. Ciekawe jest D8 na tą postać. A drugi item kompletnie bez sensu. Damage up is down, okej. Ty, no teraz jakiegokolwiek statapa dostać i coś może z tego wyjść. Drugie miejsce na trinket też by się przydało, bo perfection oczywiście tutaj dostaniemy po trzecim piętrze. Czyli po tym? Chyba po tym. No ale dobra, pójdźmy w pierwszej kolejności na walkę z bossem. Bo tu będzie jeden bosik. Bosik taki... Znośny. Byłem pewny, że efekt strachu na niego będzie działał. A tu jednak nie. Bosik znośny, co nie znaczy, że prosty. Bardzo muszę tutaj ostrożnie grać. Dobra, i sramy na ciebie. I tak dalej. Teraz ja bym chciał zdecydowanie więcej damage'a jak Tearsów akurat, bo... Mam bomby? Mam, ojejciu, ale dobrze. Angel Roomik na pierwszym piętrze z Immaculate Heartem, ale dobrze. Mnożnik na obrażenia. Tylko na tym piętrze to jest piętro nieparzyste według zwykłych pokoi, więc tu jaki boss będzie? Kurde, nie pamiętam. Ten łatwiejszy, uff. No, super. Uff. Zapomniałem, że on oprócz laserów jeszcze może wystrzelić zwykłe pociski. Kurde, bela. No dobra, tarcza poszła, drugie życie jeszcze mam. Tarczę jeszcze możemy zdobyć, więc... Jeszcze nie ma tragedii, część klucza się trafiła. My bierzemy sobie miejsce na drugi trinket. I ciekawe, czy ja mogę zmienić staty z luck upa z trinketa. Wydaje mi się, że chyba nie, no to by było dziwne. Dobra, bierzemy sobie speed upa tutaj. Kolejna statystyka. Speed up, czyli dla nas tak naprawdę kolejna statystyka, którą możemy zamienić na inne statystyki za pomocą D8, chyba. Chociaż nigdy nie pamiętam jak to działa. Ostatnio mi tłumaczyliście jak działa D8 w komentarzach. I jeżeli tak działa, to to działa zupełnie inaczej niż zawsze myślałem. Czytaj. Według komentarzy jakie dostałem niedawno, D8 działa na takiej zasadzie, że nam zmienia statystyki, takie jakie mamy statystyki, i nam daje na to mnożnik albo 0,5 albo 2. I oczywiście wszystko pomiędzy. Czyli jak mamy tirsy 5, to możemy maksymalnie dostać tirsy 10, minimalnie 2,5. Nie mam zielonego pojęcia jak to działa, ale ten trench to taki trochę bez sensu. Co za piguła. Speed up, super, bo kolejna statystyka do zamiany na tirsy, jeżeli to działa tak jak ja kiedyś myślałem. Czyli zamienia nam wszystkie staty na inne. I to by było lepsze chyba, bo każdy speed up to byłby w tym momencie potencjalny w przyszłości tears up. Dobra, lecimy sobie do treasure roomu. Oczywiście dodatkowa walka z bosikiem. Ten pokój jest okropny. Ten pokój jest okropny z dwóch powodów. Po prostu bardzo łatwo jesteśmy w stanie tu otrzymać obrażenia. Po drugie,
Ja bardzo łatwo jestem w stanie zabić przeciwników, których nie chcę za bardzo zabijać, jak tych, którzy wystrzeliwują kubkę do nas. Z uwagi na dwa efekty, Immaculate Heart i na Montezuma's Revenge. Tutaj nic, idziemy do Treasure Roomu. Część noża. No powiem wam, że tak trochę ryzykownie jest. Niezłe itemki, ale tak dupy na razie nie urywa. Wow! I to są statystyki nie do zmiany już. Tears 9, what the fuck? Badzio dobrze, badzio dobrze. Nie no, Tears 9 to robią robotę, powiem wam. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Tears 9 to robią robotę. Ja nawet nie chcę teraz damage na Montezuma's Revenge, ja ten item już zmieniam. A ryzyk fizyk, Tears down, damage up, ty, i co ja chcę teraz to zmieniać dalej? Tears 8, obrażenia 5,5, kurde. Ciekawe, czy ja mogę jeszcze dostać Tears upy. Jak mogę dostać Tears upy, to się nie opłaca zmieniać tych statystyk. Zaczekajmy, dopóki nie dostaniemy kolejnego zwykłego Tears upa. Jak dostanę Tears upa i on zadziała, no to nie będę zmieniał tych statystyk. Jak Tears up nie zadziała, to może jeszcze coś pokombinuję. Ale są i tak git te statystyki. Dobra, całe piętro. Tak jest, lecimy na mainsy. W ogóle jeden, wydaje mi się, że najtrudniejszy, na najtrudniejszy unlock. Oczywiście go mamy zrobionego już, ale to jest jak dla mnie najtrudniejszy unlock w grze, czyli walka z matką na Tainted Loście. Przejście przez piętra alternatywne tą postacią to jest jakiś koszmar. To jest naprawdę koszmar. Jakieś obrażenia obszarowe by mi się tutaj przydały. Cokolwiek do radzenia sobie z... Aha, fajnie, że tu inaczej działasz. Speed up kolejny, świetnie. Cokolwiek do radzenia sobie z większą ilością przeciwników po prostu. Na szybko. Wchodzę do pokoju i muszę zadać obrażenia, wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj same X-y. Git. Duszek. Bardzo fajne znajdźki i lecimy sobie dalej. Szybko padnij, git. O Jezu, przecież jak ja na tym piętrze dostanę Gideona, to jest automatyczny luz. Gideon jest dla mnie tak tragicznym bossem. Który teoretycznie powinien być jakiś turbo trudny, tylko przywołuje zwykłych przeciwników. Ale ci zwykli przeciwnicy plus te jego pociski lecące z drugiego końca mapy, no... No nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Zwykli przeciwnicy, których wolałbym zabić na zasięg. O kurde, niewidzialny champion. Grubo. Algis może? A was powolutku. Stąd mnie nie powinni sięgnąć. Ja ich sięgam. Wiem, że powinienem stać po lewej stronie, ale nieważne. Berkano. Nie ma to, nie ma gorszej runy ogólnie, ale okej. Lepszy ryc niż nic. Lecimy dalej. Oj, tu było niebezpiecznie. Te właśnie muchy z płomieniami. Wydaje mi się, że na mauzoleum czuję się pewniej niż tu. Bo na mauzoleum jestem po prostu zdecydowanie później i mam już lepsze itemy niż na tym etapie. Co w sklepie? Mam z boksik. Kurde! Oczywiście! Szczęście 20! Dobre mam statystyki. Już nie będę zmieniał. Te tirsy 8 mnie zadawalają. Nie mam co prawda żadnego... Pociski odbijające się też? Świetnie. Nie mam co prawda żadnego efektu losowego jeszcze na pociski. Ale właśnie, jeszcze. Mam nadzieję, że się jakoś tutaj szybko trafi i... coś fajnego uda nam się zgarnąć. Pociski teraz jeszcze odbijające się mamy z trinkecika. Nie jest źle. Walka nie wygląda jak walka z Gideonem. Chociaż na tym piętrze jeszcze ten taki eksplodujący z kolcami. O kurde, on jest... No, no, no nie lubię tego piętra ogólnie, nie? Ashpit jest straszne. Idziemy do Treasure Roomu w pierwszej kolejności oczywiście. Bardzo łatwy pokój. No i jest Treasure Roomik. Bez żadnych przeciwników w ogóle, ale jaja. O kurde, Jacob's Ladder, bez dwóch zdań. To jest świetny item na obrażenia obszarowe. Jeszcze przy takiej ilości tearsów, jakie my mamy. No jest nieźle. Ciekawe, czy Jacob's Ladder... No nie, on nie zależy akurat od...
szczęścia chyba. Aha, wy nie strzelacie, okej. Jacob's Ladder chyba nie zależy od szczęścia. I tak zawsze byśmy wystrzeliwywali pociski Jacob's Laddera, jeżeli dobrze kojarzę. Mam mnóstwo bomb. Czy tu jest może Secret Room? Jest, a w nim? Ogniska czerwone, więc trochę muszę uważać. Dodatkowe znajdźki na nic nieprzydatne. Całe pięterko. No nie no, Jacob's Ladder tu robi grę w tym momencie. Oj, jest ten ziomo. Okej, stoi już w miejscu. Ale szybko poszło, ale dobrze. I range up też mega przydatny. Ja nie miałem jakoś super dużego range'a. Teraz ten range jest naprawdę gituwa. Super itemy jak na razie. Miód malina, dobra. Całe piętro? Całe piętro. Lecimy aszpit dwójeczka, ucieczka od walki z matką. No i może jeszcze w tym sklepie dostanę tą kartę chociaż, no. Jakbym teraz dostał jeszcze karciochę, blokadę na obrażenia, to by było cudownie. Jaki dobry trinkecik jeszcze mógłbym dostać na tej postaci? I czy ja chcę iść pod kolejny item z walki z bossem? Na minesach, czy chcę ryzykować? No ja dla widza tego nie zrobię. Za tier zapa oczywiście, że zrobię. Tier 10 mamy, kurde. Grubo. Dobra, z tobą powoli. O kurde, nie zobaczyłem w ogóle tych beczek. Wiecie co, ja je może rozwalę już zawczasu. I dopiero teraz się zajmę przeciwnikiem. Bosik bardzo silny, nie lubię go strasznie. Najgorszy boss pod względem HP na tym piętrze. Wszystkich innych bossów w miarę szybko jestem w stanie zabić. Tego niestety nie, ale dobrze, udało mi się go zabić zanim laserem strzelił. Czyli damage mamy naprawdę niezły. Tu się już trochę bałem. Gituwa. Jest 10, kurde. Czyli mnożnik chyba działa. Tier ile ja dostałem? Ja tiersy mógłbym mieć maksymalnie 11. Więc ciekawe, czy kolejny jeszcze tier zap zadziała. Leo mishap, bardzo słaby item aktywny. I to jest, o Jezu, jakie to jest cudowne. To jest item, który chciałem powiedzieć, że chcę najbardziej. Bo to jest właśnie rozwalanie przeciwników, gdy wchodzisz do pokoju. O Jezu, jak cudownie. O Jezu, jak cudownie. Tylko teraz jeszcze ciut większy damage, żebyśmy mieli i będzie ekstra. Mnożnik na obrażenia mamy super. Mamy dosyć niskie bazowe obrażenia, bo D8 mi je trochę zmieniło. Ale mnożnik mamy genialny. Teraz każdy damage up to będzie wart 5000 więcej. Super. O kurde, to nie jest przycisk na rozwalanie przeciwników. Ja tak z automatu tu poszedłem, bo byłem pewny, że ich rozwala. To był kompletny idiotyzm. Co w sklepie? Ciekawy efekt ogólnie. Ja bym wziął 4-5V. Nie śpieszy mi się jakoś ze zmienianiem trinketów i dostawaniem nowych oczywiście. Ale jeżeli dostałbym w tym momencie na przykład tu się wrócę, po co marnować bomby, chociaż i takich mam za dużo. Jeżeli bym dostał na przykład item generujący jakąś tarczę, Book of Shadows, mógłbym ten item odpalać, nosić ze sobą i ładować go zadając obrażenia bossom. Być non-stop w tarczy. To jest super. A tego wam nie przewinę, no bo na tej postaci mi się wydaje, że ucieczka jest dosyć kluczowa. Jako że jestem strzałowy, no to trochę jest ryzykownie, nie? Tutaj muszę uważać, boże, te ogniska, z których zawsze wypadałem znajdźki i potem się zmieniałem w czerwone ogniska, mnie tak trolują, że to jest niesamowite. Zagrajmy to bardzo wolno i bardzo bezpiecznie. Muchy, co mnie mogą uderzyć, więc niezbyt ciekawie. Dobra, dzida. Te muszki to jest chyba największa szansa na otrzymanie obrażeń w tym momencie dla mnie. Bo matkę wyrolować to jest bardzo łatwo. Mama, kup coś słodkiego, czyli co? Chipsy. Chipsy nie są słodkie! To jest klasyk rozmowa z moją mamą. O Boże, dobra. Lecimy w stronę walki z bossem. Oby nie Gideon. Trzymajcie palce, żeby nie był Gideon. Trzymajcie palce. Co to jest za zdanie? Kciuki trzymajcie. Ale nie jest Gideon. Git. I to kto będzie?
Ty. Okej. Znośny jest. Tu jestem bezpieczny. On se ucieka. Speed upa dostaliśmy i jest przejście na Angel Room. Jeszcze Revelation! Rewelacyjnie, widzowie. Naładujmy Revelation, naładujmy kubkę. Git, 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 git. Bezpiecznie. Revelation to takie lepsze Montezuma's Revenge, bo mogę tym celować. No i nadal szukamy jakiegoś dobrego trinketa, jakiś. Teraz chyba najlepszy byłby Curved Horn, no bo już Tear Delay z Cancer plus 2 by nam zwiększył obrażenia o 20%. Curved Horn damage plus 4 o jakieś 80% by nam zwiększył DPS, więc gigantyczna różnica. Na dodatek damage jest mega ważny, bo mamy Toxic Shocka, czy jak tam się nazywa. Dobra, nóż jest, klucz jest, kolejne piętro jest jak na razie bardzo dobrze. Ale wchodzimy na piętra nieprzyjemne. Naładujmy sobie przed wejściem do każdego pokoju Revelation. Ja nie będę wchodził do pokoju, dopóki nie mam gotowego do strzału Revelation. Envy, niezbyt przyjemny bossik, ale Jacob's Ladder tutaj robi roboty na nim. Revelation też, Toxic Shock też. Niefajny pokój. Oj, taki pokój, gdzie się trochę już bałem, ale daliśmy radę. Coś tu ciekawego? Zmianka itemu na kompletnie losowy z gry. Soul of Eden, może być ciekawie. Kolejny niezbyt ciekawy pokój. W ogóle te pokoje z szarżującymi plus do tego laserami. Boję się. Los? O Jezus, drugi item. Oje! Już ta mucha mnie może zabić. O Jezu, najgorsze Soul of Eden. Bez dwóch zdań. Najgorsze Soul of Eden, jakie widziałem w historii Soul of Eden. A znam całą historię Soul of Eden. Oj, nieprzyjemnie. Lepsze Devil Roomy. Kusi, ale szansa, że dostaniemy Devil Room mamy małą. Zdecydowanie większa szansa na Angel Roomy, więc chyba już wolę te pociski odbijające się, które bardzo dobrze się synergują z Jacob's Ladderem po prostu. O kurde, Tears Down, ja byłem pewny, że to jest Speed Up. Dobra, nadal mamy świetne Tearsy, nie ma co się tutaj przejmować. Żadna różnica praktycznie. 6% mniejszy DPS. No to, do przeżycia. A to ciekawe jest. Ale po walce z bossem, bo najpierw jeszcze może dostaniemy zwykły Angel Room i tam Sacred Hearta. Ale Chaosik na tej postaci robi robotę ogólnie. Najłatwiejszy boss tego piętra. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jest Angel Roomik, jest damage up, świetnie. Fajny trinket. Podwójny damage. No i opłacało się, kochani, nie zmieniać tutaj nic. No to co? Nożyk mam, kluczyk mam. Pociski zamiast odbijających się wezmę. Wezmę te kubki. Ja wiem, że nie będzie ich dużo. Ale jak będą, będą mi blokowały pociski lecące w moją stronę. Więc to mi może uratować dupę. Damage mamy naprawdę fajny. Logituwa jest. Tears Down już widziałem, więc nic złego mnie nie trafi. Lockdown przy takim szczęściu też nic nie zmieni. Zmieniamy tej itemki. Oj, nie pomyślałem, mogłem zablokować to. Przy to są karty. Moglibyśmy dostać Holy Karta. Dobra. Całe piętro, byliśmy w Treasure Roomie, byliśmy w sklepie, Chaos jest, itemy zmienione. Trinkecik na kubki jest, oby się trafiły jakieś, żeby blokowały mi pociski przeciwników. Czy chce to odbijające się? Kurde, jakoś mniej tych pocisków nagle. Ale jeszcze z Revelation, no nie, no to robi bardzo małą różnicę chyba. Raz, dwa, no tam co 20 pocisk się odbija.
Co 20, Boże. 20% pocisków jakoś pewnie się odbija. Dobra, całe piętro, lecimy na kolejne. Tu już będzie też boss challenge room z losowym itemem z gry. Więc ciekawie, ciekawie. O, na samym starcie. Bardzo dobry item. Biorę go i od razu fulam się stąd, bo i tak nie zdążę na boss rush. Już nie zdążyłem na boss rush. A ten item jest świetny. Kurde, ja mówię Book of Shadows, a zapomniałem, że mam Chaosa. Dobra, no nic się nie stało. Piguły, jakie? Infested. I Tears Downy 2, ale super. Ale gówno. No jak tutaj miałbym Book of Shadows, co jest z tymi Tears Downami? Jakbym tu miał Book of Shadows, ale byłaby jazda. Mówię, używałbym Book of Shadows i ja już mam w tym momencie taki DPS, że raczej bez żadnego kłopotu bym... O, jeszcze lepszy DPS. Serio to nie zmienia w ogóle statystyk? Mam Tears 9 nadal na tym? Jodupia. Nieźle. Deck of cards, biorę. Nawet się nie zastanawiam. Temperance. Za każdym użyciem deck of cards mamy 10% szans na przywołanie karty. Ja anioła przywołuję, żeby mu zadać obrażenia, żeby naładować w połowie deck of cards, żeby przywołać kolejną kartę. 10% szans na przywołanie karty Holy Card. To chciałem powiedzieć, oczywiście. Jak się trafi Holy Card? Jedno. Wydaje mi się, że już mamy to podejście w garści. Nie miałem nigdy chyba tego itemu w ogóle podniesionego. Bag of Crafting. Śmieszny itemik, nie? No jeden stop itemów w grze na generowanie sobie tych. Ale no nie będę go brał tutaj. Podniósłbym go tylko po to, żeby go odhaczyć na tym save'ie. O. Podnieśmy go i odłóżmy. Wrócę tutaj zaraz po baterię. Kolejny ładunek, kolejna szansa na kartę. O. Wow. Wow. To było do uniknięcia? To było nie do uniknięcia, widzowie. Lovers. Nie mam drugiego życia już. Ja cię kręcę, jak mi wysrał. Wheel of Fortune, ty no daj, 10%. 10% na zmienienie każdej karty. W Holy Carta mamy. Średnio co 10 użycie tego przedmiotu powinniśmy dostać Holy Carta. Ale znając moje szczęście, to... Nie będzie tak. Jeszcze perfection straciłem, ale syf. Przejście do Crawl Space. Co to za piguła? Infested, nic ciekawego. No, też nic ciekawego, ale może być. Z kamieni będą wychodziły pająki. W życiu się nie spodziewałem takiego połączenia przeciwników w pokoju. Wezmę ze sobą w takim wypadku Chariota. Na wypadek niebezpiecznego pokoju. Całe piętro, walka z bossem. Walka z matką już, kurde. Daliśmy radę. Joker. Na kolejne piętro od razu. Nie wiem, no ale wezmę. Polaroid. Walka z sercem. To na sercu bym wziął Chariota. Za to Jokera stracę. Nie no, zabiję w miarę szybko to serce, mi się wydaje. Dobra, lecimy. Oczka padły. Nie widzę nic, czemu to się tak trzęsie? Karta Sun. Bez sensu. Ja cię kręcę, kurde, ten jeden pokój. Szkoda tego perfection też, nie? Joker. Część szczenów Gapiego, okej. Okay. Ogólnie walki z aniołami są na tyle proste, że będę je przywoływał, żeby mieć ładunki na... karty.
serio, to trzeba te karty przywoływać, jak najszybciej się da. Muszki sobie przywołam na jeden pokój i lecimy. Wąski pokój, więc wolałbym go ominąć. Tu chyba nie ma przeciwnika takiego, co mógłby mi od razu zbić HP na wejściu, więc tutaj chyba ładowanie pocisków i strzały od razu mają więcej sensu. Karta full, przydatna do challenge roomów. Nie za bardzo chciałbym tutaj wchodzić. I znowu ładujemy Revelation i lecimy. Przeciwnicy szarżujący. Champion strzelający pociskami, ale w miarę luz. Już walka z bossem. Zaczekajmy chwilę. Odpalmy tutaj bombkę. Dodatkowy ładunek. Judgment, kurde. Judgment. Żebym w ciebie czasem nie wszedł. A od kiedy ty zwiększasz szansę na Angel Room? Kurde. Nie Rodgat. Kurde, Rodgat. No dobra. Druga faza. Trzecia faza. Dobrze poszło. Joker. Już byłem na tym piętrze, nie? Tak, byłem na tym piętrze. Lowstone jest nawet git, bo może do przeciwników przywoływać efekty i inne pociski. Dobra, korpsik dwójeczka. Pff, nie zrobię matki bez tarczy, mi się wydaje. Curse of the Maze jeszcze, kurde. Tears up, spoko, zwróci nam tearsy, jakie zabrało. Po raz kolejny walka z aniołem. Połowa to jest praktycznie itemu aktywnego naładowane. To jest naprawdę sporo jak dla mnie. Złote bomby na nic nieprzydatne. Tu są za słabi przeciwnicy, powiem wam. Silniejsi przeciwnicy byliby lepsi pod tym względem. To jest Mars, no nie? O Jezu, najgorszy item na konsolę. W sensie na pada, jak się gra na padzie, jak ja teraz. Nie pamiętam, co mówiłem. A, przeciwnicy mają za mało HP. Jakby mieli więcej HP, więcej byłbym w stanie użyć przedmiotu aktywnego. Więcej byłbym w stanie go naładować. Na walce z matką nawet będę mógł to ładować. Ale jakie są szanse, że ja tam cokolwiek dostanę ciekawego? Nie dość, że nie dostałem, mimo gigantycznej, naprawdę 10% szans na dostanie tej karty, a nadal nic się nie trafiło. Mimo dużej szansy na dostanie karty, nie dostałem nadal holy karta, to nie dostałem żadnej przydatnej karty na tą postać tak naprawdę. Bo ani tu żadnego strength, ani żadnego, nie wiem, przemiany w Horror of Babylon, no cokolwiek. Walka z bossem już. Chyba ta. Bez tarczy. Będzie trudno. Będzie bardzo trudno. Moon teleport do secret roomu. Te karty najlepiej jakbym zużywał. Nie lubię tego ataku. Nie widzę za bardzo, ale dobra, daliśmy radę. Nie widzę za bardzo, ale git. Hermit, teleport do sklepu. Fajnie, że są tu karty, których kompletnie użyć nie mogę i które mi będą zabierały sloty tutaj. Dobra. Uciekamy stąd. Nie no. Ale było blisko. Połowę HP już jej zbiłem. Za bardzo lewej strony stałem, jakbym w dół stał, no. To wydaje mi się, że to by było do uniknięcia, a tutaj już tak nie wiedziałem, jak to leci. Ale i tak poszło nieźle. I tak poszło bardzo fajnie. Szkoda, no kurde, ja nie wiem, zawsze co biorę ten item aktywny, 10% czas przy każdym użyciu na holy card, a nigdy tego holy carda nie dostaję. Oliż ty gówno. Ale i tak, fajne podejście. Prawie się udało tą matkę zabić. Jakbyśmy ją zabili, to wydaje mi się, że już z górki. Mega szatan to jest turbo łatwy w porównaniu z nią. Szczególnie, że tam jeszcze ile itemów z Chaosa, ale tego mi najbardziej szkoda. No nic, jak na Tainted Losta, nie jest najgorzej. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I się widzimy w kolejnym już, mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!